kapłana do Skywalkera. Wiesz, gdzie się znajduje. Dokąd ją zabrał? Mam to, po co przyszedłem. Przyhandlowałeś broń. Za co? Ojcostwo! Hayden może i mnie zdradziła, ale Tydel mnie po prostu zawiodłeś! Hask, nie ścigaj jej. To się źle dla ciebie skończy. Dopilnuj, żeby pochowano Delamico i jego załogę. Ale korpusa nie ruszaj. Wiesz, że to ją tu sprowadzi. Na to właśnie liczę. Nie do końca to miałam na myśli, mówiąc o ćwiczeniu manewrów. Nic się nie stanie. Nie zachowuj się jak wapniak. Słucham? Ten wapniak nauczy cię zaraz, jak sterować X-Wingiem bezpiecznie. Połączenie z Corvusa. Twój tata ma wrócić dopiero za kilka dni. Hayden, tu Shreve. Przesyłam ci współrzędne. Musimy się spotkać. Już lecimy. Wujek Shreve i jego wielka twarz. Też tęskniłem, Zej. Wszystko w porządku? Gdzie twoja mama? Szuka swojego męża. Dobrze cię widzieć, Shreve. Gdzie Del? Uganiałem się za informacjami dla ruchu oporu w układzie Jinata. Chodzi o projekt Odrodzenie. Znikają stamtąd ludzie, a generał Organa sądzi, że macza w tym palce najwyższy porządek. Zdziwiło mnie, gdy nasze skanery wykryły Corvusa na Pilion. Co znalazłeś? Nic a nic. Okręt był pusty, a cała planeta została rozkopana. Szukałem wszędzie, ale Del przepadł. Sprawdziłem rejestr statku i znalazłem to. Przed Pilio Del odwiedził Atulle, planetę na skraju układu. Ktoś musi tam wiedzieć, co się stało z tatą. Mam nadzieję. To jest nasz jedyny trop. Shreve, lecimy na Atulle. Tak jest. Tu nie ma. Przysłał cię, by nam pomóc? Koncern wojskowy Jinata porwał tak wiele rodzin, a my naprawdę potrzebujemy. Ktoś zakłóca nasz sygnał. Te okręty należą do Jinaty. Flota Gleb. Co się dzieje? Mamy towarzystwo. Shreve, potrzebuję twojego doświadczenia na mostku. Zej. Może to nagłe, ale myślę, że jesteś gotowa. Widzimy się w hangarze. Atulani mówił, że Jinata porywa rodzinę. Pewnie przybył po więcej. Właśnie tak. Tulima Kai z pokładu szans. Wzywam Corvusa. Poddajcie się, bo zrobi się nieprzyjemnie. Właśnie miałam ci powiedzieć to samo. Ha, Gleb mówi
mówiła, że jesteś uparta. Cóż, przynajmniej próbowałem. Żegnam, panie komandorze. Jaki plan, Aiden? Ustawisz Korwusa burtą do tej fregaty? Musisz najpierw zniszczyć te stawki. Mogę unikać asteroid albo laserów, ale nie obu naraz. Wzywam myśliwce i transportowce. Na czym mam się skupić? Wszystkie muszą zniknąć. Po prostu leć za mną i uważaj na asteroidy. Już po nich. Bezowa, mamo, pamiętam, czego mnie uczyłaś. Niezły strzał, mamo! Cel zniszczony. Nieźle. Skanery wskazują, że transportowce są niemal puste. Najwyraźniej ludzie gleb porywają i przewożą w nich Atullan. Kolejny to kolekcja. Transportowce nas atakują? Niezłe są te uzbrojone transportowce, co nie? Ostatni krzyk mody. Uważajmy na ich ogień. Zejdź do mnie, zestrzelmy te transportowce. Thank you.
Niszczenie moich statków nie zatrzyma naszych działań. Mówisz o projekcie Odrodzenie. Tak to nazywa Claire. Ja nazywam to po imieniu. Handel żywym towarem. Skrzydłowych. Zej, jestem w drodze. Trafili mnie.
Powiedz, że nic ci nie jest. Jestem cała, ale uważaj, Limakaj leci po ciebie. Okej, zajmę się nim. Ty wracaj bezpiecznie na Korwusa. Tak jest. Byłaś kiedyś na Atuli? Ta planeta to koszmar. Nie wiem, gdzie Klem wysyła te dzieciaki, ale zapewniam cię, że wyświadcza im przysługę. Użyj impulsu jonowego. Dobrze kombinujesz. Impuls powinien rozbroić bomby, zanim detonują. Udaje się za fregatą. Mamo, nie. To koniec. Szaza już skapitulowała. Co? Dorwałam dowódcę i się poddają? Mogło mi się przypadkiem wyrwać, że wystrzelimy w nich wszystkie pociski wstrząsowe naraz? Zej! Przecież wiesz, że Korwus od lat nie ma żadnej broni. Cóż, oni nie wiedzą. Faktycznie. Nieźle, żołnierzu. To nie koniec. Wiemy już wszystko. Gleb zgarnęła Della, gdy odkrył, czym jest Projekt Odrodzenie. Gdzie ona jest? Chyba nie uwierzysz. Aiden, czemu kazałaś zejść?